Hej, witam Was dzisiaj we Food Hallu, ale nie z Lidla, lecz z Kauflanda. Jest to Food Hall zakupy na święta wielkanocne z Kauflandu za 400 zł. Ogromne są, zapraszam do oglądania. Tutaj wszystko ogólnie wystawiłam, bo wróciliśmy wczoraj. Wieczorem już mi się nie chciało nagrywać i wszystko wypakowałam, żeby to było wypakowane. Rzeczy w lodówce są w lodówce, więc jakoś to będę musiała, nie wiem, sprawnie Wam pokazać, żeby to jakoś miało ręce, nogi. Tu sobie wzięłam tabureciki dwa, żeby gdzieś to odkładać. Będzie też parę rzeczy z Biedronki, ale dosłownie parę, ale zaliczmy to z Food Hall z Kauflanda, bo jak coś tam zobaczycie z Biedronki, żeby nie było, że to jest z Biedronki, a nie z Kauflandu, bo wiem, ale już nie pamiętam dokładnie co, bo to jest, tak jak mówię, raptem parę rzeczy, więc ogólnie Food Hall z Kauflandu w końcu. I patrzcie, aktualnie tak to jest. Jeszcze, tak jak mówię, jeszcze tak jak mówię, są rzeczy z lodówki. Dobra, zaczniemy stąd. Jakoś gdzieś to będę odkładać. Czy lekkie wafelki w mlecznej czekoladzie. Takiego czegoś nie jadłam. Jadłam takie te okrągłe, a to są takie płaskie. Takie. Dobra, jak zwykle bateria. Więc takie wafelki w mlecznej czekoladzie, takie chlebki. Kostki rosołowe, kurczakowe. Później mamy dwie moje ukochane czekolady, to są moje najlepsze czekolady Goplany i akurat były na promocji, przez to wzięłam razy dwie. To są najlepsze, naprawdę najlepsze czekolady. Później mamy, też się przykleiły, nie, ziemniaczki. I położymy na ziemię. O Jezu. Tak, później kolejna też moja ulubiona jakby czekolada, ale której dawno nie jadłam. Tamta jest numer 1, ta można powiedzieć, że jest numer 2. Jest to mleczna z Wedla. I powiem Wam, że dla mnie najlepsza czekolada to jest właśnie czekolada mleczna. Tutaj będę tak się trochę, wiecie, wychylać, żeby odkładać to sobie na parapet. Później mamy takie czekoladki Koko i one są pycha. Pewnie niektórzy z Was je znają, w środku awokadem, z likierem, adwokatem, tak. I patrzcie, za tyle cukiereczków, malutko, zapłaciłam 7,35. Drogie są, bo cena za kilo to jest 34,99, ale raz nie zawsze mogę wziąć. I jeszcze kupiłam takie cukiereczki, ale tutaj Wam ceny nie powiem, bo one akurat były z Biedronki, takie milki, takie też są bardzo dobre, kiedyś je jadłam. Później są, co Wam mówiłam, takie wafle ryżowe w czekoladzie jogurtowej. Chcę sobie jakąś taką przegryzkę do pracy mieć, żeby coś sobie wziąć. Później dwa razy chlebek. Jeden właśnie zamrozimy, żeby już był na święta. Następnie podpaski. Później trochę przypraw. Wiadomo, że jak się jedzie do Polski, to się kupuje przyprawy. Przyprawy i nie tylko, do końca sobie to wszystko mniej więcej wezmę teraz tutaj, żeby to jakoś było. Okej, dobra, nie wszystkie, ale tak. To nie przyprawa, ale mamy kisiel. Kuba lubi, dawno nie jadł, to mu wzięłam. Przyprawę do żurku wzięłam, no, jak mówię, na święta. Ziarenka smaku. Jakieś moja siostra je używała, tak mi się o nich przypomniało, że je bardzo lubiłam, więc je wzięłam. Następnie przyprawa cacyki, bo też mi się skończyły. Bardzo lubię. Zobaczcie, się dorwałam. Zawsze we vlogmas Wam je polecam. I nadal będę polecać przyprawa do kawy chai latte. I ja już je wzięłam właśnie na grudzień, na zimę. Daty mają do 2025 do 21 grudnia, także zdążę jeszcze te święta i nawet kolejne, gdybym chciała je obrócić, bo później zawsze mi się o nich zapomina albo nie mogę ich znaleźć, więc jak już je były, to je wzięłam. Liść laurowy, przyprawa do kuchni chińskiej. Ja uwielbiam chiński jeść. Później Wam polecam, jak podrobicie swój sos czosnkowy, a ja lubię, jak ja robię. Chcę szybko mówić i nie mogę się wysłowić, bo jest
trochę tego, żeby ten film nie trwał za długo, to chcę szybko zmienić. I na temat to wam polecam takie kosteczki czosnkowe. Poczekajcie. Takie z Knora, o, róbcie sobie screeny. Jedną albo dwie kosteczki skruszacie. Jest naprawdę bardzo dobre. Zależy ile robi z tego sosu, czy mniej, czy więcej. Galaretka, wzięłam truskawkową na jakieś takie desery, bo idzie lato, truskawki i tak dalej, to i taki borówkowy, żeby zrobić jakieś takie deserki. Idę to odłożyć na stół, żeby mieć miejsce. Dobra. Za miesiąc jedziemy do Polski na urlop, więc coś musiało być dla Oziego. I on teraz musi jeść takie malutkie rzeczy i mięciutkie, bo wiadomo, że coraz starszy już z takimi rzeczami sobie nie radzi i nie lubi. To są takie kosteczki małe i jeszcze jedną gdzieś wzięłam, gdzieś tam będzie. Wzięłam popcorny serowy i solony, też było na promce. Dziś jeszcze jeden serowy powinien być. Taki też gotowy sos czosnkowy, jakby mi się nie chciało, wiecie, robić. Gąbki, cztery, taka paka i to akurat też jest Biedronki. To sobie możemy rzucić. Grześki, jeden tofi dla Kuby, dla mnie bez czekolady. Banany. Tutaj mamy delicy, jak też goście przyjdą, żeby były. A też będę robić ciasta. I zapomniałam w ogóle jednej rzeczy kupić, którą chciałam. Zapomniałam wziąć takiej polewy, ale to mogę zrobić sama. Takiej, co macie twardą i sobie do wody ją dajecie do ciasta i tylko polewacie. Płatki jogurtowe Fitness, moje ulubione. Może chcę trochę słodyczy ograniczyć, no aczkolwiek tu widzicie mnóstwo słodyczy. A idą święta. Ale później naprawdę chcę sobie już trochę wziąć za siebie, o, mowa o odchudzaniu. Ale no słuchajcie, to nie wszystko dla mnie, ja sama nie mieszkam, także to, że ja nie jem, to nie znaczy, że druga osoba w związku nie je takich rzeczy, czy ostrość traca, czy co. I lubimy tą spicy papryczkę, jest bardzo dobra. Też na ziemię. Później wzięliśmy dwie paczki bułek, tych takich do hot dogów. Jedne wzięłam dla siebie Graham, a dla Kuby wzięłam takie zwykłe pszenne. Jeden raz makaron na rosół. Ryż biały, jedna paczka, widzę, że wszystko z tej firmy Sonko brałam, ale akurat były na promocji, miały dobre ceny, więc też pewnie przez to. Oczywiście zajączek z Milki w białej czekoladzie, bo akurat Kuba lubi w białej czekoladzie i pewnie on pójdzie do niego, więc jest. Ja tam mam taki czarny paznokieć, widzicie to? Mam nadzieję, że nie od tuszu, jeszcze widzę, że mi się nie domyło. Dobra. Przemilczmy to. Jedną cytrynę, bo coś nie wiem, że chwaliłam. Nie wiem, czy mi przeziębienie nie bierze, więc cytryna. Chociaż jedną musiała wlecieć. Kawka też była na promocji z Jacobs Velvet. Wzięliśmy tutaj taki dwupak i on tak też jest z Biedronki. Było, że w dwupaku taniej. Ja lubię, ale chyba zawsze kupuję ten taki różowy z kokoliną, ale jest jeszcze trochę jaśniejszy. A teraz ten był na promocji i go chyba też miałam. Też ładnie pachnie, no. Ja lubię taką kolinę. Jest jeden duży, jeden mniejszy i chyba 21 zł kosztowało te dwa. Ale te włosy mnie wkurzają, bo nie znaczy prostowałam je wczoraj i dzisiaj mam jakieś takie, nie wiem, olej z Biedronki też. Później mamy buraczki. Wiórki, bo nam takie swoje się pokończyły. Biorę, jak pojadę do Polski, to sobie wezmę zapas. Sól. O, wiadomo, chrzan musi być też na święta z Krakusa. Fasola. Później mamy tak woreczki foliowe. Tutaj kupiłam taśmę, już ją użyłam, kupiłam, bo musiałam wysłać paczkę z Vinted, także także musiałam ją wziąć. Dwa razy koncentraty,
Daftona. 3 razy mleczko, 2 razy 1,5%. I raz akurat do karpatki takie wzięłam tłuściejsze, czyli 3-2. O, bo jeżeli mowa o karpatce, będę właśnie na święta robić karpatkę, ale będę robić takiego kremu gotowego. Tutaj Kuba sobie wziął energy drinka, ale nie wypił. Wzięliśmy wodę do auta, bo też coś do picia musiało być, z nałęczowianki. Teraz tak, 2 zupki na czarną godzinę. Ops. 5 smaków i ta najzwyklejsza, złoty kurczak. Tak jak wiem, jeszcze jeden jest popcorn serowy. Dla mnie jest najlepszy serowy. O, i tu dla Uzusia też takie bitsy. Popcorn spadł. Bitsy mięciutkie i jest to z wątróbką. Dobrze. I teraz tak, kostka do kibelka, taka ładna, różowa, wiosenna. 1 śmietankę, 30. Chyba do ciasta będę potrzebować tak, tą śmietankę, ale 30 czy 36? Nie, nie będzie śmietanki. 500 ml mleka i 200 g solu w margarynę, aha. Dobra, worki na śmieci 60. I patrzcie, jaką piękną miskę dorwałam w Kauflandzie. Taka baby blue. To jest taka bardziej matowa, to jest taka bardziej świecąca. I na jakieś właśnie kiełbaskę, czy jakąś sałatkę, żeby wyłożyć. Ładnie to wygląda. I kosztowała tylko, czekajcie, to jest brudne? Tak. I kosztowała 11,99, więc jak zobaczyłam, to wzięłam. Nie mam tym bardziej takiej niskiej, ale dosyć szerokiej miski. Dobra, to jest wszystko z suchego. Teraz wam pokażę to, co mam w lodówce. A będę troszkę czerwona, prześwietlona przez lodówkę, no ale dobra, trudno, wyciągam z lodóweczki. Albo wiecie co? Ja to wyciągnę i zaraz do was wracam, tak będzie mi najlepiej. Dobra, jestem i trochę rzeczy przełożyłam na stół, żeby tu sobie zrobić miejsce i za chwilę biorę się właśnie za porcjowanie, za mrożenie, zachowanie i no wiadomo, to też to nie jest tylko na święta, bo wiadomo, że to będzie też na później i na dłużej. No, ale głównie pojechaliśmy też, żeby te właśnie zakupy takie na święta zrobić. Też sobie właśnie połowę pomrozimy, czy na później, czy też na kanapki do pracy. Wiadomo, czy płynę do prania, to też nie jest na święta. Jajeczka, ale jajeczka akurat są na święta. Tutaj mamy Elki, 10 sztuk. I musiałam zobaczyć, żeby była dobra data, żeby faktycznie na święta się załapały, bo inne to były, nie wiem, nawet do świąt by nie wytrwały. A chciałam już mieć, wiadomo, te jajka na święta, a do świąt jeszcze tydzień. Bo ja nagrywam to w niedzielę. Pewnie zobaczycie to w poniedziałek i w kolejną niedzielę już święta. No masakra, tak to szybko zleciało, że ja nawet nie wiem kiedy. Dopiero co, wydaje mi się, że tak jak mówiłam, były święta Bożego Narodzenia, dekorowanie na Boże Narodzenie, zakupy bożonarodzeniowe, rybki, karpiki, kapusta, pierożki, a już teraz kiełbaska, szyneczki, jajeczka, króliczki i jest Wielkanoc. W ogóle teraz też szybko wypadła ta Wielkanoc. W tamtym roku wypadła później. No i na przykład tutaj mamy kąski, które też można zamrozić i one też wiadomo nie są stricte na święta, bo my je prawdopodobnie nawet zjemy już w tygodniu na jakieś tam szybkie obiady. Tutaj wziąłem jakieś paróweczki, takie we folii. Tutaj wzięłam pierś, którą też sobie poporcuję i zamrożę. Wzięłam takie 4 kawałki, mam tu kilo 48 i zapłaciłam 17,81.
Wydaje mi się, że dobra cena. Serek, który kiedyś bardzo lubiłam, borowikowy las. Były dwa takie moje siostry ulubione, czyli był borowikowy las, a drugi to łososiowa zatoka. Też bardzo dobry, ale padł na ten borowikowy las. Paczuszka białej kiełbaski. I cienne nie kupowaliśmy, bo mamy zamrożoną i czeka, także dokupiliśmy sobie tylko białą. Śmietanka, dwunastka. Tutaj kupiliśmy sobie taki pyszny pasztet i akurat on jest chyba był z grzybami czy z borowikami. Taki duży kawałek, też sobie go poportuję i zamrożę. Następnie smak dzieciństwa. Jak zobaczyłam się na promce, to wzięłam dwa razy bakusie. Dla mnie waniliowe, dla Kuby truskawkowy. Kto nie jadł kiedyś bakusi? A może nawet i wasze dzieci teraz jedzą. Tutaj akurat na dzisiejszy obiad utku z kurczaka wzięłam, więc zaraz się biorę, jak nagram ten film, za obiad. I do tego właśnie będzie suróweczka Kolesław. Wzięłam dwa razy serki mascarpone, jeden jest zwykły, a drugi zobaczcie jaki dorwałam i on jest jak coś w biedrze. O smaku karmelowym, na święta do jakiegoś ciacha. Myślę, że będzie pyszny. Jogurciki. Jogurt taki truskawkowy. I tu taki, tylko że się nam trochę rozdwarstwił, to takie z pianką waniliowym. Fantazja, mój ulubiony, z tymi czekoladkami. Tutaj wzięłam taką na gotowo na kanapki, też żeby było na szybko, dawno nie jadłam takiej pasty jajecznej, wiecie, gotowej, to wzięłam. Soczek, taki smoothie. Na drogę sobie wzięłam, ale nie wypiłam. To jest bananowe trio, banan, jabłko i truskawka, taki świeży soczek. Z takich jeszcze szyneczek to wzięłam, szyneczek i serów, to wzięłam ser, boryna, wiecie, nie będziecie widzieć, ale tak, serek. Później wzięłam szyneczkę jaką? Pierś gotowana. Tak. I tutaj wzięłam krakowską. Ja też sobie popowie, poparcuję i pomrożę, żeby mieć na dłużej. Jedno masełko, jeden taki serek z szynką, taki topiony, ale nie ten oryginalny, tylko wziąłem jakiś tańszy, bo ten był prawie połowę tańszy. I do mojego ciasta 4 razy ciasto francuskie do karpatki, bo mam przepis na karpatki z ciastem francuskim. I potrzebne są 2 na górę, 2 na dół, no i ten gotowy krem, czyli taki karpatkowy, na gotowo, że tak powiem, trochę na łatwiznę, ale to jest takie, że przy okazji chcę jakieś ciasto zrobić, a takie ciasto, które będę robić swoje od podstaw, to będzie moja ulubiona babka, która mi wychodzi przepyszna. No. I to jest na tyle. Jest tego trochę sporo, wiem. Ale tak jak mówię, na święta i nie tylko, no ale tytuł zakupu na święta, bo tu też jest właśnie dużo na święta. Prawdopodobnie będziemy mieć gości. No i dziękuję za oglądanie. 20 minut film, ale pewnie coś tam powycinam, te przekładanie z tych zakupów i tak dalej, żeby troszeczkę to krócej było. Zostawcie łapkę, komentujcie i subskrybujcie. Zapraszam was do oglądania mojej playlisty, którą tutaj wam linkuję. Tutaj? Czy tutaj? Zawsze zapomnę. Dziś tu oglądajcie, będzie mi bardzo miło. Pa, pa. I do zobaczenia, nie wiem kiedy, bo troszeczkę oglądalność spadła, więc zobaczymy jak to będzie, jak nabiorę siły i motywacji, to dla was nagram, więc mam nadzieję, że widzimy się niebawem, zobaczymy.